No hej, witam Was ponownie w drugim odcinku naszego szkolenia. Tym razem porozmawiamy sobie, więcej będziemy sobie mówić niż pokazywać. Odcinek ten będzie dotyczył realiów, z jakimi mamy do czynienia. I tak zastanawiałem się, czy w tym odcinku wrzucić jakąś planszę, czy może w jakiś taki bardziej elegancki sposób Wam pewne rzeczy wyjaśnić. Natomiast zrezygnowałem z tego. Chciałbym Wam pokazać, jak to tak faktycznie wygląda i w sumie chyba nawet sami wiecie, bo jak wpiszecie sobie w przeglądarce Google tak hasło szkolenia Forex, to Wam wyskoczy tu mnóstwo różnych takich ofert. I jedne pochodzą od brokerów, inne pochodzą od różnych jakichś takich firm, jeszcze inne od influencerów. Zapewne większość z Was poznała już te szkolenia, miała z nimi do czynienia. No i właśnie warto sobie zadać pytanie, czy one Wam coś dały, tak? Albo co może łączy te wszystkie szkolenia? Zazwyczaj, to jest oczywiście moja opinia, może jeszcze wrócę troszeczkę, chciałbym zaznaczyć, że ja nie mam nic tutaj do osób, które szkolą, które przeprowadzają szkolenia. Te osoby są często bardzo inteligentne i naprawdę zazdroszczę im jakby tego daru, że potrafią przekazywać wiedzę. Mają naprawdę wspaniałe kompetencje, jeżeli chodzi o szkolenia. Ja takich kompetencji nie mam, także wybaczcie mi to, tak? Będę starał się Wam przekazać moją wiedzę jak najlepiej potrafię, natomiast na pewno nie będzie to na takim samym poziomie jak właśnie osoby szkolące. No ale wróćmy teraz do tematu, tak? Chciałbym przedstawić Wam to, jak ja podchodzę do tych szkoleń i jak ja widzę w ogóle te wszystkie szkolenia. Otóż dla mnie one przypominają coś w rodzaju takich czarnych skrzynek, tak? Że gdzieś tam osoba, która cię szkoli, pokazuje ci i wyjaśnia ci, w którym miejscu należy wejść na rynku, tak? W jaki sposób jest wygenerowany sygnał wejścia, gdzie postawić stop lossa, gdzie postawić TP, wyjaśni ci, co to jest RR, tak? W jaki sposób dobierać wolumen transakcji, tak, żeby to na przykład nie przekraczało 1% kapitału. Tak, w zasadzie one wszystkie są do siebie w jakiś sposób podobne, tak? Czasami tam różnią się, że ktoś tam dorzuci, że na przykład inne wykresy w stylu ręko lub range bary, ewentualnie jeszcze jakieś inne, ktoś tam dorzuci wolumen, ale tak zasada szkoleń tych wszystkich jest jednakowa, tak? Że tu wchodzisz, tam wychodzisz, zarabiasz, tak? Z reguły pokazuje się to gdzieś tam na jakimś historycznym wykresie. No i tak, działa, jest logiczne, tak? Przekonuje nas to. Tylko że problem później polega na tym, że jak wchodzimy na rynek realny i zaczynamy jakby wdrażać tą wiedzę, którą zdobyliśmy na danym szkoleniu, okazuje się, że nie działa, tak? Ile osób z Was spotkało się właśnie z takim wnioskiem? Ile osób z Was tego doświadczyło? No na pewno większość z Was tego doświadczyła, ponieważ nie bez powodu KNF podaje, że 80% traderów nie zarabia, tak? Jeżeli by te szkolenia były skuteczne, to by traderzy, którzy po tych szkoleniach, prawda, odbyli te szkolenia, oni by po prostu się chwalili, mielibyśmy wysyp w internecie informacji, wysyp opinii, tak, na temat szkoleń. Natomiast nic takiego nie mamy, tak? Osoby, które odbyły jakieś szkolenie, później wchodzą na rynek realny, przegrają, przeważnie wstydzą się przyznać i milczą. Jest to oczywiście naturalne i nikt nie ma, jeżeli chodzi o to, nikt nie ma do tego pretensji. Ale przychodzi też taka refleksja, tak, że dlaczego akurat straciłem? No pierwszy taki wniosek jest taki, że być może gdzieś jakieś błędy żeśmy popełnili, tak? No to później zaczyna się właśnie, ci co bardziej są tacy uparci, tak? To oni mają taki bardziej uparty charakter, oni się nie poddają, więc dalej próbują i twierdzą, że oni naprawiają swoje błędy, które wcześniej popełnili. Mimo wszystko wcześniej czy później dalej kończy się to dramatycznie. To kolejny taki wniosek, z jakim ja na przykład się spotkałem, to już mi mówiło większość osób i zazwyczaj brzmi to tak, że brak im dyscypliny, tak? Ale tak na dobrą sprawę nikt z tych osób nie wie, jak ta dyscyplina ma wyglądać. Z reguły to się sprowadza do czegoś takiego, że
emocje nimi powodują i oni na przykład gdzieś tam przelewarowują, albo za wcześnie wejdą, za później wyjdą, albo z powodu emocji czegoś nie widzieli, tak? I z reguły prowadzi to do czegoś takiego jak wypracowanie, jak wyciszenie w sobie emocji, wypracowanie takiego umysłu psychopaty. No i nie wiem, jeżeli chodzi o mnie, to mnie to śmieszy, bo tak nie powinno to wyglądać. To jest właśnie, słuchajcie, patologia rynku, tak, że przeobrażenie tradera w psychopatę. Czy coś takiego w ogóle nie powinno mieć miejsca, tak? Jeżeli ja słyszę takie tłumaczenia, no to od razu myślę sobie, że jest mi bardzo, bardzo przykro, tak? Bardzo mi żal takiego tradera, że on próbuje jakby wykorzenić z siebie to, co jest ludzkie. Dla osób, które próbują, tak, szukają nadal, albo które biorą teraz udział i słuchają właśnie tego nagrania, chciałbym wam dodać takiej otuchy, że tak naprawdę nie musicie się przeobrażać w żadnych psychopatów. Możecie normalnie żyć, mieć własne rodziny, zajmować się rodziną, brać udział w różnych przyjemnościach, chodzić do pracy i wcale to nie przeszkadza w tym, abyście zarabiali na rynku. I o tym też będziemy sobie mówić, bo naprawdę są metody, techniki, może to jest źle powiedziane, metody, techniki, ale jest taka droga, która w ogóle nie wchodzi w żaden konflikt z życiem, tak? I na to chciałbym wam zwrócić uwagę. No i to jest takie, to są takie pierwsze realia, z którymi się spotykamy, tak? Kolejne realia są takie, że często szkoleniowcy lub szkolenia bądź brokerzy pokazują nam, że tak naprawdę my możemy zacząć trading z bardzo niskim kapitałem. U niektórych brokerów jest w ogóle nie jest wymagany kapitał, bo nie wiem, można dostać nawet jakiś bonus, tak? Chociaż teraz chyba zdaje się w Unii Europejskiej te bonusy są zakazane, natomiast poza Unią Europejską jeszcze możemy się z taką praktyką spotkać. Natomiast z reguły też są to bardzo niskie jakieś depozyty w większości 100 dolarów, nie wiem, 200 dolarów. I to jest bardzo niepokojące, ponieważ tak naprawdę na pewno żeście wielokrotnie słyszeli, że rynek Forex trzeba traktować jak biznes, tak? No to sobie teraz wyobraźcie, nie wiem, że macie na przykład, nie wiem, 500 dolarów i otwieracie biznes mając 500 dolarów. No jaki możemy biznes za 500 dolarów otworzyć? No nie wiem, ja sobie nie wyobrażam jakiegoś sensownego biznesu. Być może, nie wiem, jakaś budka z warzywami. Słuchajcie, ja tu nikogo nie chcę absolutnie obrazić. Jeżeli ktoś się poczuje urażony, to bardzo przepraszam, nie jest to zamierzone. Chcę wam po prostu wymalować w umyśle właśnie taką wizję i taki obraz tego, że za 500 dolarów tak naprawdę nie da się jakiegoś sensownego biznesu otworzyć. Nie wiem, czy nawet drzwi do takiej budki, porządne drzwi do budki z warzywami nie będą droższe jak 500 dolarów. A często właśnie spotykam się z traderami, którzy chcą zainwestować 500 dolarów w rynek Forex i czerpać z tego zyski na poziomie, nie wiem, 1000, 2000 albo nawet 3000%, a mało i z tego jeszcze żyć i opłacać rachunki. Słuchajcie, to jest nierealne, to jest całkowicie pomyłka. Jeżeli ktoś, może inaczej, faktycznie prawdą jest to, że Forex trzeba traktować jak biznes. Ale żeby ten biznes nam przynosił jakieś konkretne rezultaty, musimy w ten biznes niestety zainwestować. I musimy zainwestować jakieś sensowne pieniądze. Jeżeli, nie wiem, ktoś liczy na jakieś, powiedzmy, nie wiem, zyski 10% w skali miesiąca, to mniej jak 10 tysięcy dolarów nie może. Mniej jak 10 tysięcy dolarów nie powinien inwestować. No bo nie wiem, to jest prosta matematyka. Jeżeli masz 10 tysięcy dolarów i 10%, nie wiem, wygeneruje z tych pieniędzy, to masz 1000 dolarów. No te 1000 dolarów już może ci posłużyć za jakiś, nie wiem, na opłacenie rachunków. Natomiast to też tak nie wygląda. Słuchajcie, czasami my będziemy mówili tak schematycznie, tak, że coś powinno wyglądać w ten i w ten sposób, ale w praktyce z reguły to tak nie wygląda. Chodzi o to, że my podamy sobie jakiś wzorzec i do tego wzorca będziemy starać się jakby zmierzyć się z tym wzorcem, jakoś jak najbliżej się do niego zbliżyć, natomiast będą od tego zawsze pewne jakieś odstępstwa. Dlatego takie, nie wiem, 10 tysięcy dolarów to jest właśnie taki wzorzec, ale mimo wszystko jest to za mało. Tak naprawdę czym więcej tych pieniędzy mamy, czym więcej pieniędzy
pieniędzy zainwestujemy, tym lepiej dla nas, tym będzie ten nasz trading bezpieczniejszy, będziemy mogli w bardziej bezpieczny sposób generować te zyski. Ale ja sobie, słuchajcie, ja sobie zdaję sprawę z faktu tego, że tak naprawdę nikt z nas takich pieniędzy nie ma, tak? A, wróć może, na pewno są osoby, które mają, ale nie wiem, jeżeli chodzi tak o mnie, ja na przykład zaczynałem od tych $500, tak? To nie znaczy, że słuchajcie, ja na przykład od razu zacząłem zarabiać, tak? Mając $500. Absolutnie. Chodzi o to, żeby zdać sobie sprawę, że my musimy zainwestować jakiś określony kapitał po to, żeby mieć jakiś zwrot z tego kapitału. Czym mniejszy kapitał, tym mniejszy zwrot jest z tego kapitału. Natomiast nie oznacza to, że my nie możemy zacząć od jakiegoś mniejszego kapitału. Oczywiście możemy zacząć od mniejszego kapitału, natomiast musimy zdawać sobie sprawę z faktu, że pierwszy okres może to trwać, i tu bardzo ważna sprawa, uważajcie, ten okres może trwać nawet wiele lat, kiedy my będziemy na etapie właśnie budowy kapitału. Czyli zaczynamy od jakiejś mniejszej kwoty i po prostu budujemy ten kapitał. Ten kapitał, często jest tak, że my nie możemy ten kapitał budować tylko i wyłącznie z rynku, ponieważ ten mały kapitał z reguły on nie będzie zarabiał. On w najwyższym, jakby w najlepszym przypadku on będzie kręcił się wokół zera. Dlatego z czasem na przykład trzeba będzie otwierać kolejne rachunki i kolejne rachunki i kolejne rachunki, tak żeby tych rachunków było znacznie więcej. Nie można popierać się tylko i wyłącznie na jednym rachunku, ponieważ tak jak wspomniałem, ten pierwszy rachunek z zasady on nie przynosi żadnych dochodów. Dopiero jeżeli do tego dodamy drugi rachunek, jeżeli do tego dodamy trzeci rachunek, jeżeli do tego dodamy czwarty rachunek i na każdym rachunku będzie grała inna strategia, dopiero wówczas będą generowane dochody. W moim przypadku było tak, że pierwszy rachunek to praktycznie w ogóle nie było zysków, a nawet były straty. Dopiero jak dodałem do tego drugi rachunek, dopiero gdzieś tam pojawił się mały zysk, ale to były bardzo małe zyski. Później jak dodałem trzeci rachunek, znowu ta krzywa kapitału się troszeczkę podniosła do góry i zaczęła generować większe zyski. I z każdym dodaniem każdego rachunku działa to troszeczkę jak kula śnieżna i te zyski są coraz większe i ta krzywa kapitału coraz więcej przyspiesza. No i takie są niestety realia. I o tym właśnie chciałbym mówić z Wami i to będziemy sobie wyjaśniać jeszcze w kolejnym odcinku. A zatem na tą chwilę jest to wszystko. Także trzymajcie się. Cześć.